Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z film Speedway Grand Prix na moim kanale. Dzisiaj jedziemy zawody w Szwecji. Odwiedzimy dzisiaj miasto Sztokholm, zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie. Ostatnie zawody bardzo, bardzo słabe i muszę z nich wyciągnąć ogromną lekcję na przyszłość. Tak, na razie indywidualny mistrz świata nie może jechać i takich błędów na pewno na trasie, ani w ogóle na jakimkolwiek etapie wyścigu nie może popełniać i mam nadzieję, że dzisiaj będzie git. Sztokholm, zaczynamy zawody. Zapraszam was do tych, mam nadzieję, niesamowitych zawodów. Dobra. Będą walczyć zawodnicy na torze. Trzeci bieg. Trzecie pole. Jedziemy. Zawody. Mam nadzieję, że się uda jak najlepiej pojechać. W czerwonym kasku Maciej Janowski. W niebieskim. Dobra. Andreas Jonsson. Skupienie. Biały kask to Chris Harris. A żółty Krzysztof Kasprzak. Nie mogę pojechać tak źle jak ostatnio. Bardzo mało miejsca na razie, ja ostatni jestem, ale może jeszcze nadgonię stawkę. Naprawdę bardzo szybka ta czołówka w tym biegu. Ja na razie trzymam ostatnim lokatę, ale mam nadzieję, że zaraz znajdę gdzieś prędkość. Już znalazłem tą prędkość, wjeżdżam już pod Andreasa Jonssona. Czy teraz uda mi się go wyprzedzić, czy to jest ten zakręt? Tak, na tym łuku udało mi się wyprzedzić Andreasa Jonssona i całą stawkę. Na razie jadę w miarę przy krawężniku, żeby nikt mi pod łokieć nie wszedł. Mam nadzieję, że dojadę. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Chris Harris na prowadzeniu. Wejście w ostatnim. Problemy miałem tam jeszcze na tym łuku ostatnim, ale dobra. Dowiozłem tą trójkę. Bardzo ładnie. Szczerze, te Grand Prix robią się tak ciężkie, tak skomplikowane do przywiezienia trzech punktów, że naprawdę muszę się nastarać i naprawdę dużo pomyśleć nieraz, żeby zrobić jakiś jeden odważniejszy atak, bo nieraz skończy się to może albo moim defektem, albo wleceniem w płot, albo upadkiem zawodnika, którego podjeżdżam, albo moim upadkiem, jeżeli nie opanuję motocykla. Więc naprawdę bardzo się ten sezon ciężki dla mnie zaczyna robić. Bardzo ładny start sezonu, ale końcówka naprawdę trudna dla Chrisa Harrisa. Tam mnie pociągnęło bardzo w Jasona Doyle'a. Teraz podjazd pod polskiego reprezentanta tutaj. Wow. Troszeczkę mi tam wjechał Jarosław Hampel przed nos. Nie wiem, gdzie jest znowu Hampel. Za szeroko wyjechałem, zakopię się, jest na trzeciej pozycji, teraz na drugiej. Atakuję Jasona Doyle'a, czy wjadę na pierwszą pozycję jeszcze, czy mi się uda? Czy mi się to uda? Czy się napędzę na Australijczyka? Muszę pilnować jeszcze pozycji przed dziką kartą i Jarosławem Hampelem. Tam kontakt pomiędzy mną a Jasonem Doyle'em. Teraz, czy mi się uda utrzymać? Tak! Ostatni łuk, kontakt pomiędzy Jasonem Doyle'em a Chrisem Harrisem, naprawdę wow, te biegi zaczynają naprawdę dużo, dużo trudu mi sprawiać. Już to mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz. Kolejny bieg, który nie był prosty. Zobaczcie, ja tutaj walczyłem jeszcze z Jarosławem Hampelem naprawdę bardzo długi czas. To nie było jedno kółko jak zawsze i odjeżdżam na pierwszą pozycję. Tylko zobaczcie, tutaj musiałem zrobić nożyczki. Zrobiłem nożyczki, tutaj go troszeczkę chciałem wywieźć w płot. Wywiozłem sam siebie, bo tam go nie było. I teraz bardzo ładne przymknięcie Jarosława Hampela. Wyprzedza go teraz dzika karta, no i w tym momencie przycinka na Jasona Doyle'a. Tutaj kontakt był, chciałem go nałożyć. Jason Doyle się chyba tego nie spodziewał i wjechał mi w koło, ale na całe szczęście nikt się nie wywrócił. Bieg 11 przed nami. Nicky Petersen na drugim, Chris Harris. Trzecie pole w kasku białym, Chris Holder.
i spod płotu w kasku żółtym Amerykanin Greg Hancock. Dobrze, wymieniamy opony. I bieg 11 czas zacząć. Moim zdaniem zewnętrzna będzie naprawdę bardzo ładnie trzymać. I tam będzie trzeba budować swoją prędkość. Chris Harris, Chris Holder i najbliżej bandy Greg Hancock. Dobra, start na razie najlepiej wystartował Duńczyk. Po zewnętrznie napędza się jeszcze Greg Hancock. Jak na razie wychodzę na drugą pozycję. Czy tam Greg Hancock wsadzi swoje koło pod Brytyjczyka? Stracił przez chwilę panowanie nad motocyklem Brytyjczyk. Chris Harris stracił panowanie. Kontakt pomiędzy nie wiem kim. Ktoś mi wjechał w koło. Dobra, ostra walka z Petersenem. Dobra, wow, podniosło mnie, to niedobrze. Dobra, w tym momencie bardzo, wow. Muli mi motocykl, nie wiem czy mi się uda złapać Amerykanina jeszcze. Po krawężniku, niestety nie udało się wyprzedzić Grega Hancocka. Bardzo ładny bieg. Bardzo ładnie wykorzystał sytuację Greg Hancock i wyprzedza mnie. Przywozi trójkę w bardzo ładny sposób. Chciałbym zobaczyć, kto wjechał mi w koło. Tutaj kontakt z bandą był. Naprawdę ciężko się jedzie dla mnie na tym torze. Pierwszą rzeczą jest to, że ja nie lubię tego toru. Dobra, wjechał mi Chris Holder w koło. Nicky Peterson bez punktu. Pierwszy ten tor jest dla mnie bardzo trudny. Nie lubię tego toru, nie czuję go, nie czuję na nim prędkości, nie czuję się na nim na pewno pewnie, tak? Ale nie czuję się na nim tak komfortowo, jakbym chciał. No i tutaj jest mój problem. Dobra, kolejny bieg, kolejny start, na razie Iversen, Duńczyk na prowadzeniu. Kontakt pomiędzy nie wiem kim znowu, Ty Wolfenden wjechał mi w koło. Dobrze, że nie przeleciałem przez kierownicę. Bardzo ostro pojechał Brytyjczyk. I na razie jadę ostatni. Próbuję się napędzić szerzej, ale nie wychodzi. Teraz, nie zbierając szprycy, wjeżdżam pod łokieć Brytyjczyka. I atakuję teraz Żagara. Słowak teraz na razie jeszcze broni pozycji. Teraz znowu wjazd w małą Brytyjczyka. Bardzo ładna walka. Czy teraz jeszcze Brytyjczykowi uda się wyprzedzić Iversena? Przymyka płot, wjechał w koło Brytyjczyka Duńczyk. I wygrana Chrisa Harrisa. Wow, bardzo ładna walka. Na pewno to Grand Prix będzie lepsze od tamtego, które było ostatnio. Wow, ale bym poleciał. Dobrze, że miałem taki dobry refleks i udało mi się nacisnąć w odpowiednim momencie sprzęgło. To jakiegoś wielkiego kontaktu, jakby nie patrzeć, nie było. No jakiś niby tam był, ale naprawdę ciężkie tutaj to było do opanowania. No, zobaczcie jak mnie przechyliło w ogóle. Chwila, jakąś lepszą kamerę może znajdę. O! Tutaj widać fajnie. Bardzo ostry atak. No z tej kamery widać najbardziej, że coś jest nie tak. O, z tej kamery widać fajnie jak... Wow, ale mnie wygięło. Tutaj też fajnie widać, ale tutaj jeszcze to taka bardzo mocna kontra. I nie widać tego aż tak dobrze jak z kamery z góry. O, tutaj. Zobaczcie, jaki ja wygięty jestem. Kąt 90 stopni tam jest normalnie pomiędzy kierownicą a ramą motocykla. Naprawdę mocno zgięty motocykl przeze mnie. A teraz bieg 18. Troy Bachelor bez punktu kompletnie. A w tym biegu obsada wygląda w następujący sposób. Ja z krawężnika, z drugiego pola Michael Jepsen-Jensen, z trzeciego w kasku białym Thomas Jonasson i z czwartego bez punktu Troy Bachelor. Dobra, zresetowałem sobie całe ustawienia.
Tak to się robi, brawo Max. Nie, a tak serio, to nacisnąłem spację. To nie jest dobry moment na zmianę ustawień, bo tamte były nawet niezłe. A nie pamiętam, jakie miałem. Dobra, lecimy, nie ma co. Nie ma co czekać, trzeba walczyć o punkty. Lecimy, słuchajcie, po trójeczkę mam nadzieję. Chociaż nie będzie to proste. Czuję, że Bachelor będzie walczył o trójkę w tym biegu. Chociaż Bachelor bardzo wolny w tym meczu. Widać, że nie czuje tego owalu, tak samo jak ja, podobnie. Na razie mi odjechała cała stawka. Jeżdżę po płotach, popełniam dużo błędów, ale nie mam mocy w motocyklu, żeby nadgonić stawkę. Jak na razie udało mi się dogonić Jepsena. Dobra, Jonasson, chodź tu. Za szeroko. Bardzo muli mi motocykl i to mnie wywala na zewnętrzną. Nie chcę tracić prędkości po prostu. Okej, udało się. Czy teraz przymknięty będzie Thomas Jonasson? I uda się. Udało się. Piękny bieg. Wygrana Chrisa Harrisa. W biegu 18. Na drugim miejscu Michael Jepsen-Jensen. Thomas Jonasson na trzecim miejscu, a bez punktu. Niestety Thomas Jonasson jak na razie obejmuje pierwszą lokatę. I to mi się podoba. Oby tak do końca. Jeszcze dwa biegi moje zostały. Mam nadzieję, że mi się uda utrzymać tą pozycję jak najdłużej, albo w ogóle dowieść to pierwsze miejsce w finale. Dobra. Skupienie teraz totalne. Zresztą zawsze jest totalne, ale teraz to musi być takie już na 400%. Najlepszy start Australijczyka w kasku niebieskim, Chrisa Holdera. Teraz napędza tam się Chris Harris, wyprzedza dwójkę na jednym łuku i na razie wchodzi do wielkiego finału, ale już z niego wypada, odbiera mu ten piękny finał Jason Doyle. Czy teraz będzie atak jeszcze? Jest piękny atak! Powrót Chrisa Harrisa z trzeciego miejsca na pierwsze. Czy teraz uda mu się to utrzymać? Jedzie na razie na pewnym prowadzeniu. Troszeczkę stracił panowanie nad motocyklem, ale naprawdę ogromna prędkość. Chcę pokazać po ostatnim Grand Prix, że on potrafi dobrze pojechać. To był jednorazowy incydent w Krsko. Dowożę trójkę, wygrywam finał i teraz zostaje mi tylko i wyłącznie wielka walka w finale. Nie będzie to proste, sama najlepsza czołówka meczu w Sztokholmie, czyli będą to zawodnicy tacy jak Chris Harris, Matej Żagar, Nicky Petersen oraz Australijczyk Jason Doyle. Wybieram pole jako pierwszy, wybiorę pole, które pole wybrać? To jest bardzo dobre pytanie, wybiorę chyba pole, drugie albo trzecie, czwartego bym nie brał, zewnętrzna na tym torze nie ciągnie, tak jakbym chciał, biorę pole drugie, dobra, silnik mocno uszkodzony, rama mocno uszkodzona, sprzęgło mocno uszkodzone, ale nie mogę nic wymienić, dlatego że nie mam żadnej innej części. Jadę na najsłabszym możliwym motocyklu w grze. Dokładnie tak. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. 10 Grand Prix, końcówka, już finał i strasznie słaby start Brytyjczyka. Tam bardzo ciasto się zrobiło na tym pierwszym łuku, a wykorzystuje to w przepiękny sposób Brytyjczyk. Wjeżdża pod łokieć jeszcze Matej Żagar, ale nie zostawia tam miejsca Brytyjczyk. Bardzo ładnie odjechał Jason Doyle w tym momencie od Chris Harrisa. Zakopał tam się Brytyjczyk. W tym momencie ponownie na krawężniku trzyma swoją pozycję i swoją linię jazdy. Brytyjczyk bardzo mocno szarpie tutaj Chrisem Harrisem. Ajajajajaj. Może się uda jeszcze wyprzedzić Jasona Doyle. Nie można się poddawać. Trzeba atakować do ostatnich metrów. Walka na łokcie, teraz atak Harrisa, wychodzi to! Udało się, pięknie.
Zobaczmy tą powtórkę tego pięknego finału w Sztokholmie, w Szwecji. Słaby start bardzo, w tym momencie tam bardzo duże zamieszanie zrobił Jason Doyle. Na pierwszym łuku zajechał wszystkim, ale ja wygrywam to Grand Prix. Tutaj bardzo ładnie trzymałem się na kole Jasona Doyle'a, ale w tym momencie odjechał mi na tak daleki dystans, że myślę sobie już tylko jedno w głowie mam. Jest to tylko to, że przegram ten finał. Będę drugi. Przegram z Jasonem Doyle'em i dowiozę dwójkę. Ale jeszcze się nie poddawałem. Tutaj kontakt pomiędzy mną a Australijczykiem. Piękna prędkość. Na ostatnim łuku za szeroko wyjechał Australijczyk na ostatnim łuku, a ja przywożę trójeczkę. No pięknie, pięknie, coś pięknego. Jeszcze bym chciał zobaczyć taką kamerkę. O, stąd. Zobaczmy, jak pojechałem na jednym kole. Piękna jazda Chrisa Harrisa. Bardzo piękne Grand Prix. I oby takie były częściej. Oby jak najmniej takich jak ostatnio w Krsko. Oby jak najwięcej takich do ostatnich metrów, do ostatniego łuku, do ostatniej prostej. Kończymy Grand Prix w Szwecji 20 punktami w 7 startach. Jason Doyle z drugą pozycją, 14 punktów w 7 startach. Matej Żagar, 17 punktów w 7 startach. I Nicky Petersen bez pucharu, bez podium, z 12 punktami po 7 startach. Dobra, naprawdę Grand Prix bardzo ładne. Pierwsze miejsce, 2000 monet więcej na koncie. I następne Grand Prix w Toruniu. Napiszcie w komentarzu, jak wam podobało się to Grand Prix. Mam nadzieję, że oceniacie je 10 na 10. A w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, tam na dole czerwony, magiczny przycisk subskrybuj. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, czy to Swima, Minecrafta, WoTa, GTA Islands, czy jeszcze innych serii na moim kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!